Już dopala się ogień biwaku, a nad rzeką unosi się mgła. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko dziegciar w oddali gdzieś gra. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko dziegciar w oddali gdzieś gra. Witajcie! Zapewne nie jeden i nie jedna z Was doskonale już wie, kim są żołnierze wyklęci. Olu, ale możemy przypomnijmy jeszcze w razie, gdyby ktoś zapomniał. Tak, myślę, że to dobry pomysł. Żołnierze wyklęci to osoby, które po 1944 roku walczyły przeciw sowieckiej agresji oraz reżimowi komunistycznemu. Mieli jeden cel, to aby nasza ojczyzna była krajem niepodległym. Do żołnierzy wyklętych zaliczamy osoby należące do różnych organizacji. Mieliśmy grupy uczniowskie, podziemne drużyny harcerskie, ale także organizacje polityczne i wojskowe. Wykazywali się męstwem, odwagą i miłością do ojczyzny. Walczyli o niepodległość, chociaż wiedzieli, że może to się dla nich nie skończyć. Jednym z wielu żołnierzy wyklętych był Felix Selmanowicz. Niezłomni mieli tak zwane pseudonimy. Oznacza to tyle, że zamiast posługiwać się swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem, posługiwali się innymi nazwami. Selmanowicz miał pseudonim Zagończyk. W 1920 roku, w wieku 16 lat, walczył już z Sowietami podczas wojny polsko-bolszewickiej. W czasie II wojny światowej był między innymi żołnierzem 3 oraz 5 Wileńskiej Brygady AK majora Łupaszki, gdzie pełnił funkcję zastępcy dowódcy plutonu. Brał udział w szeregu walk. Dostał się między innymi do obozu sowieckiego w Kałudze, skąd uciekł do Wilna, a następnie do Olsztyna. Uczestniczył w różnych akcjach. Działał w okolicach Olsztyna, Tczewa i Gdańska. Zdobywał pieniądze, broń, ale również lekarstwa. Drukował także i rozpowszechniał ulotki antykomunistyczne. Został zamordowany w wieku 42 lat. Innym żołnierzem wyklętym była Danuta Siedzikówna Inka. W wieku 14 lat straciła rodziców i była wychowywana przez babcię. W grudniu 1943 roku złożyła przysięgę Armii Krajowej. W 1945 roku została aresztowana, ale została uwolniona przez patrol 5 Brygady Wileńskiej AK. Przyłączyła się do tego oddziału i została sanitariuszką. Zarówno Inka, jak i Zagończyk działali również na Pomorzu i tutaj zostali aresztowani oraz zamordowani. Inka została aresztowana w Gdańsku. Miało to miejsce w lipcu 1946 roku. Przyjechała do Gdańska, aby odebrać lekarstwa i środki opatrunkowe dla chorych. Wtedy też została aresztowana. W trakcie brutalnego śledztwa nikogo nie zdradziła. Wojskowy sąd rejonowy w Gdańsku skazał ją na śmierć. Inka nie uległa namowom obrońcy z urzędu i nie podpisała prośby o ułaskawienie. Krótko przed śmiercią napisała gryps, czyli potajemnie napisany list przemycony z więzienia. Inka napisała w nim: jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Te słowa były zresztą mottem naszego tegorocznego konkursu. Przed samą śmiercią Inka była ponoć bardzo spokojna, a mówił o tym świadek jej egzekucji, ksiądz Marian Prusak, który pracował również w Rumi przez wiele lat. Biorąc pod uwagę ich czyny i zachowanie, powinniśmy o nich pamiętać oraz być im wdzięczni. Przyczynili się bowiem do tego, że dziś żyjemy w wolnej i niepodległej Polsce. Moi drodzy, chciałbym Was jeszcze zaprosić na mały spacer. Mówiliście, że losy Inki i Zagończyka były związane z Gdańskiem. Tak więc... Za Łowiskiem tam wije się rzeka. Znajdujemy się w Gdańsku na ulicy Grubewskiego. To tutaj stoi dom, w którym znajdował się lokal konspiracyjny 5. Wileńskiej Brygady AK. Tutaj prawdopodobnie została aresztowana Inka
i tu też trafił jej gips napisany przez nią w więzieniu. Więzienie, w którym przetrzymywano naszych bohaterów, znajduje się za moimi plecami przy ulicy Kurkowej. Zarówno Inka, jak i Zagończyk są pochowani na cmentarzu garnizonowym. Przez wiele lat miejsce ich pochówku było nieznane, aż do roku 2014. W trakcie prac prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej znaleziono dwa ciała. Po przeprowadzeniu badań okazało się, że są to ciała Inki i Zagończyka. Jeśli będziecie mieli czas, to zachęcam, by udać się w to miejsce. Żeby widzieć padając w ataku Polskę wolną i czystą jak łza. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko dyektiar w oddali gdzieś gra.